Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj poniedziałek, po pracy. Mamy 4 maja. Zrobimy przegląd pszczółek. Zobaczymy, co tam u nich słychać. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Przeczytałem, co napisaliście tam. Szczególnie jedna osoba, która mnie tam wspiera. No i postanowiłem zmienić umiejscowienie tych ramek z pszczółkami, tak żeby wszystkie ramki były na jednej wysokości. Zmieniłem ramkę pracy, znaczy zmieniłem jej położenie i położenie ramek z węzą, także zobaczymy, co tam dzisiaj słychać i zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek jest, co tam w ogóle jest. No, zobaczcie, jak to tam wygląda. Praktycznie woda wypita. Trzeba będzie mi tą wodę zmienić. A to nie będzie z tym problemu. To tutaj podniesiemy. Wymyjemy im to może też. Mówię, że takie jakieś zakątki jakby były gdzieś tutaj wody. Wrzucimy te pszczółki, które sobie gdzieś tutaj chodziły. No i tak, tu mamy miodnie. No dziś można powiedzieć, że ogólnie dużo było deszczy. Codziennie padało, może nie tak bardzo intensywnie, ale padało, że podwórko się domoczyło. Stąd też gdzieś tutaj widać, że może być trochę mokro. No ale dobra, zobaczmy mniej więcej, jak to tam wygląda w tym ulu. No tutaj, tu gdzieś widać, jest brzegiem położone komórki. Co tam dalej? Widać, że coś tutaj, jakieś pszczółki chodzą. Zobaczmy kolejną rameczkę. A tutaj to ogólnie podnoszę tak, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest jakaś waga, czy się coś w ogóle zmienia, czy coś jest dobudowane, czy odbudowane. Przeglądać na zasadzie, czy wszystko jest w porządku w ogóle z ramką samą, prawda? Dobra. Udaje się mi, że tu u niej są większe komórki. Tak jakby były tutaj troszkę jakby dobudowane, odbudowane. Ale tutaj nie bardzo. Pusto. Tu się nic nie dzieje. Wiatr furga, można powiedzieć. Czyli jest pusto. To podnieśmy tą ramkę. Tą półkorpus z półramkami. Położony jest tutaj. No i co? Ściągamy kratę odgrodową. Delikatnie. Najlepiej byłoby zrzucić. Ale może nie będziemy zrzucać, tylko je tu położymy, to one sobie może przejdą. Tutaj pościągamy to, co się z poprzedniego razu przygniotło. Tam jakaś sztuka. No widzicie, nie chcą coś przechodzić. Najlepiej to je położę tu. Tu sobie na pewno dadzą radę przejść. Ok. No i tak. Tu mam ramkę z jedzeniem. Tutaj, jak się nie mylę, dałem im ramkę z zeszłego roku, taką odbudowaną. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery ramki z czerwiem. Tutaj była ramka prawdopodobnie również odbudowana z tamtego roku, a tu były dwie nowe ramki położone z samą węzą. No i również na końcu sama ramka z pokarmem. To może to zróbmy w taki sposób, że spróbujmy zrobić ten przegląd w odwrotnej kolejności. Czyli najpierw ten dolny ul, a potem ten górny zobaczymy.
nie da się podnieść przyklejony. Powiem wam, że ostatnio jak przeglądałem, dzień po tym moim przeglądzie, przegląd na zasadzie zmiany tych ramek, położenia tutaj w środku, no to matka tam już haratała jedną ramkę, tą odbudowaną z zeszłego roku ostro. Dobra, połóżmy te pszczółki w ten sposób. Okej, na krawędzi, prawda? Dobra. No i teraz tak. Ramka z jedzeniem. Ramka pracy. Raz, dwa, trzy, cztery ramki z... Cztery ramki. Bodajże cztery ramki z czerwiem. Tutaj była ramka prawdopodobnie ta... Raz, dwa, trzy, cztery. Ramka była z zeszłego roku odbudowana i ramka z węzą. No i żarcie i przegroda. Żeby dobrze mi to szło, to myślę, że w pierwszej kolejności wyciągnę ramkę z ramkę przegrodową, zagrodową. Prawda? Nie bójcie się bzyczki, ja wam tu nic nie zrobię. Ja wam tylko chcę w miarę mojej możliwości, w miarę szybko wziąć i zrobić tutaj przegląd, zobaczyć co tam się dzieje u was, składać ten ul, no bo pogoda jest taka, że co jakieś tam, co 2-3 godziny jest po prostu chłodniej, bo słońce zachodzi, deszcz popada, no i tak trzeba w miarę to rozsądnie szybko robić. Zobaczmy, no to była de facto moja ramka z jedzeniem tutaj na końcu. No a tutaj w tej ramce z jedzeniem na końcu widać, że są odbudowane małe pszczółki, takie białe w środku. No i widać, że tutaj jest czerw zasklepiony, a po bokach to jest ten trut, czyli pszczółki rodzaju męskiego. Dobra, czyli matka tutaj była i złożyła też jajeczka tutaj w tych pustych komórkach. Jak to tu wygląda? Z mojego punktu widzenia, jak to tutaj wygląda? No tutaj chyba jest, nie wiem, czy wychodzi czerw w tym miejscu, tak? Ten trut? Trut wychodzi tak jakby. Pszczoły go tak jakby wyciągają, widzicie? Tymi języczkami? Ciekawe. No dobra. Ostatnio... Tam w tych, ten, nie wiem, 5 czy 7 dni temu też te miseczki wszystkie, które tam jeden kolega mi zwrócił uwagę, to też je wziąłem, usunąłem dodatkowo. Wszystkie miseczki. Dobra, tutaj... Czy tutaj, no powiem wam, że tutaj też w tej ramce też widzę jajeczka. W środku, w tych pustych przestrzeniach. Między tutaj tym miodzikiem zalanym, a tymi tutaj komórkami, tymi larwami są założone jajeczka, czyli matka tędy też przeszła. No dobra. Czyli widać, że matka na tej ramce, która jest ramką do jedzenia, była i założyła nowe pszczółki. Dobra, chowamy to. Tutaj nic nie widzę. Z mojego oka nic nie widzę, ale chowamy to tak samo jak było. Chowamy tak samo jak było, przesunę sobie tylko na krawędź, żebym mógł lepiej wyciągnąć kolejną ramkę. To jest ramka z węzą, którą im dałem. No, dzisiaj mamy poniedziałek, ja chyba robiłem bodajże przegląd, jak się nie mylę, w niedzielę, ale w poniedziałek robiłem jeszcze im przemeblowanie z tymi ramkami niektórymi. Więc no można powiedzieć minęło 6 dni. 6-7, no i co? No i chcę wam powiedzieć, że tutaj nie dość, że ta węza, która jest zbudowana, ona tu już jest założona jajeczkami. Tu wszędzie to wszystko, to są widzę jajeczka. Powiem wam, matka przeszła normalnie smok. Przeszła siebie, samą siebie.
czyli brakowało widać im miejsca. Ta jeden z kolegów zauważył, że tam zaspałem w jednym momencie. No zgadza się i to biorę na siebie. No ale tydzień po włożeniu wanzy komórki zostały odbudowane i już założone nowymi pszczółkami. Także widać, że mama tutaj, nie, królowa moja dzisiaj tutaj, dzisiaj czy tam ostatnio nie spała. Dobra, wkładamy tą ramkę z węzą na swoje miejsce. Oczywiście będę czekał na jakieś tam komentarze, wsparcie techniczne i chętnie się do tego ułoży, ustosunkuje. Co my tu mamy? No też mnóstwo pszczółek założonych i takie już mógłbym powiedzieć, tutaj są pszczółki bardzo już takie, te małe mrowie, takie dosyć spore. No i co, czy tu jest mamusia? Czy tu jest Queen? Nie widzę. Troszkę tak dmuchnę, ale też nie widzę żadnych miseczek. Z tej strony też nic nie widzę. Dobra, zobaczmy drugą stronę. Widać, się kapie, nie? To tak by wyglądało, że to świeży miód. Czyli jakiś tam, coś tam sobie pszczółki małe zalały i to jest świeże. Zalewają sobie tutaj górną częścią ramki pokarm, a w dolnej części są pszczółki. Tutaj też jest, tutaj też widzę, jest pełno. Tu wszystko to są pszczółki. Myślę, że tam chyba za te dwa czy tam trzy tygodnie, za ten czas się te pszczółki urodzą, prawda? Okej. Czyli przeglądamy każdą ramkę. Sprawdzamy, jak sobie radzą. Czy jest wszystko w porządku? Składam, staram się od razu przykładać teraz te ramki. Jedna ramka do drugiej. Ok. No i bierzemy kolejną. No to tu już. Dobra, patrzę sobie mniej więcej, jak to tu wygląda odnośnie tych ramek z tym czerwiem. Dobra, widać, że tutaj jest jedna miseczka w tym miejscu, to ją spróbujemy usunąć. Tu w tym miejscu się widać wykluwa nowa pszczółka.